8 kwietnia wspominamy świętego Agabosa, proroka. W dniu dzisiejszym w Martyrologium Romanum obchodzimy wspomnienie świętego Agabosa, proroka. Jest to tylko jedna z licznych postaci wymienionych przez świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich. Agabos żył w Jerozolimie w pierwszym wieku naszej ery, a jego dziwne imię może być jedynie grecką deformacją semickiego terminu. W Księdze Dziejów Apostolskich pojawia się po raz pierwszy w rozdziale 11, umieszczony w szerszej kategorii żydowsko-chrześcijańskich proroków, którzy byli znanymi postaciami o szczególnych charyzmatach, które pozwalały im przejrzeć serca ludzi oraz przewidywać przyszłe wydarzenia. Sam apostoł Paweł, wymieniając charyzmaty, czyli szczególne dary Ducha Świętego, umieścił proroctwo na drugim miejscu po misji apostolskiej. Agabos jest jednym z proroków, którzy schodzili z Jerozolimy do Antiochii. A jak opowiada święty Łukasz, wtedy wystał Agabos i przez ducha zwiastował, że nadejdzie wielki głód na całej ziemi. I to właśnie nastąpiło za rządów Klaudiusza. Faktycznie około 50 roku rzymskie imperium cierpiało z powodu klęski głodu. Zaczął się on w Grecji, a następnie rozciągnął się na resztę basenu Morza Śródziemnego. Agabos pojawił się ponownie, gdy święty Paweł udał się po raz ostatni do Jerozolimy. Dotarł do portu w Cezarei, gdzie go gościł chrześcijański ewangelista, pewien Filip należący do kręgu 7 diakonów, który miał 4 córki, również obdarzone charyzmatem proroczym. Z Judei przybył również Agabos, który ponownie potrafił przewidzieć przyszłość, tym razem apostoła narodów. Czytamy: Agabos wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: to mówi Duch Święty, tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie męża, do którego należy ten pas, i wydadzą go w ręce pogan. Kiedyśmy to usłyszeli razem z miejscowymi braćmi, zaklinaliśmy Pawła, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odpowiedział: co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Jakiekolwiek inne legendarne informacje na temat tej tajemniczej postaci z Nowego Testamentu powinny już być uważane za czystą fantazję. Pewnościami na jego temat są tylko te krótkie fragmenty z Dziejów Apostolskich. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech modlitwa świętych, których dzień obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.